Dzień dobry panu. Nam obojętnie, do której burty obojętnie nam. Krwoporty przygotujemy. Dobrze, dziękuję. Do prawej burty dobijamy. Dziękuję. Panie Eugeniuszu, może byłby pan taki łaska przyzwonić tam do małżonki mojej, do żony. Ulicy Żarnik, koło 10. Z Albany, New York. Do? Do Pawłowa. Do siostry. Wracam do Pawłowa, do siostry Marii Łączkiej. I będzie pozna pani ją? 6 lat miała. Słucham? Miała 6 lat. To nie pozna. Ona mnie musi poznać, no. Jak ją poznam? Kto na pana czeka? A mój szwagier będzie. I pierwszy raz pan go pozna? Pierwszy raz. Pozna go pan? Nie poznam. A swoje miasto pan pozna? Tak, ja nie wiem, jak może za dużo zbudowane, to w ten czas nie wiadomo. A gdzie to było? Jakie to było? Kazimierza Wielka. Gdzie... Ale jak pan pozna tego szwagra? O, ja mam tutaj, porozumie się jakoś przez jego nazwisko. Ja mam jego nazwisko, telegramy mam od niego, i więc może... A pan świetnie po polsku mówi. O, panie, ja zawsze się trudniłem gazetami polskimi, tego w ogóle nigdy nie zapomnę. I nawet po rusku mogę mówić też. Proszę pan nigdy nie zapomnie swojej ojczystej mowy. Ja 57 lat w Ameryce, ja nie zapomniałam. I nie posiadam takich wielkich szkół. No, niektórzy nie potrafią. Tylko proszę pana, tyle co w Ameryce chodziłam do szkoły, bo za caraty, to za Mikołaja Romanowca, to proszę pana, nie było się można uczyć. A to z jakiej guberni pani była? Ja z Kalickiej. Pani na stałe do Polski? Proszę pana, ja na stałe, nie na stałe. Mój mąż na stałe, ja mam paszport na 5 lat. Jak będę żyć, to na stałe. Jak nie będę żyć, no to by mnie pochowali, proszę. No nie, no to... Myślę o tym, jak mnie przyjmie, proszę pana, jak by mnie szanował. Bo za to... Na pewno będzie pani zadowolona. Ja myślę. A nie będzie się podobać, to proszę pana, idę do rządu polskiego, proszę o mieszkanie i mieszkam sobie prywatnie. Jak sobie pani to wyobraża, to spotkanie? O, jak najmniej po 20 latach, jak można sobie wyobrażać spotkanie z ukochaną rodziną? No opowiedz panu, Szyruś. Co? Opowiedz, do polskiej szkoły chodzisz wieczorami, uczysz się języka polskiego, w domu mówisz z mamusią i statusiem po polsku. Powiedz panu. I do kogo jedziesz? Nie wiem, co będzie dalej. Czy pozostanę tutaj już na całe życie, czy tylko 5 lat. I to człowieka denerwuje, bo to jest przyjść do swego kraju na stare lata. To nie tak łatwo. Ja myślę, że wszystko będzie bardzo dobrze. Dziękuję bardzo. Jestem bardzo wesoły, tylko trochę nerwowy. Ja nie wiem, czy oni nie będą kochać jako siostrę, kuzyni. Ja nie wiem, czy ja będę lubić. Ale jednak Polska to jest nasza ojczyzna i
życzę sobie, żebym szczęśliwie wyjechała. Ja pochodzę z Lubelskiego. A pozna pani siostrę? Siostrę, kuzynkę z Warszawy ma to być. Ja nie wiem, czy pozna. Ile miała lat wtedy? Jeszcze jej na świecie nie była. Ja spokojna jestem. Zmęczona jestem, bo gorąco i mówię, tu paść warta, tu paść warta. Ja tak latam jak głupia. Nie wiem, gdzie paść. No ja pierwszy raz jadę do Polski. A w ogóle pani się urodziła w Ameryce? Tak. No to skąd pani mówi tak po polsku dobrze? A z Ameryki, od mamy. Mama była z Polski. Kto czym włada, tego nie powinien zapomnieć. Czego się uczy. Chodziłem młodym, jak młodym był, chodziłem do szkoły. Do Polski. I tego nie zapomniałem jeszcze. I nie myślę zapomnieć. No i długo pan będzie? Gdzie? W Polsce teraz? Ja myślę, że tu już będę pochowany, że ja idę do gniazda tak jak słonie. Jest pan jak słoń już stary jest, to idzie w takie gniazdo i tam się kładzie i zostaje tam.
Zofia Lutykowa prosi Jana Czapskiego. Uwaga, pani Niedziółka oczekuje swego męża. Pan Chumnicki czeka na pana starucha. Uwaga, pan Chumnicki czeka na pana starucha. Czesław Józef Łukasz Jakobro oczekuje siostra. To może zejdziemy na tym niżej, troszeczkę zejdziemy, dobrze? No teraz już się wyjdzie. Może troszeczkę niżej, no to później mi też nie będzie. Józef nie ma coś. A to Józef? Ja poznałam go. Takie małych postawiała na tym. Pana Dabrowskiego. Pan Kłaski oczekuje panią Chmielewską i pana Dabrowskiego. Stoi przy mnie pan Książkiewicz. Ma na niego czekać córka jego brata. Pani Irena Chmielewska z Gdyni i pan Bobrowski z Warszawy. Ktoś przyjechał z zagranicy. Oczekuje. Pan Chumnicki czeka na pana starucha. Uwaga, pan Chumnicki czeka na pana starucha. Nic, poczekamy jeszcze. Ja się powiem, bo nie widziałam, co pan za jeden, tak? No bo co wypełni nam?